Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak w miarę bezpiecznie kupić używaną konsolę na OLX-ie, żeby nie zostać oszukanym, zniwelować to ryzyko oszukania do jak najmniejszego poziomu. Tutaj przed Wami jedna z konsol używanych, którą zakupiłem na OLX-ie. Dzisiaj postaram Wam się to wytłumaczyć. Jak zrobić to w miarę bezpiecznie, żeby po prostu możliwość oszukania zniwelować do jak najmniejszego ryzyka. Dobrze, zanim przejdziemy do tematu, prosiłbym o subskrypcję kanału oraz zostawienia lajka. Mi to pomoże w rozwoju, a Was za dużo to nie kosztuje. Dziękuję. Nie przedłużając, przechodzimy. Dobrze, na początku, jeśli chcemy kupić używaną konsolę na OLX-ie, moim zdaniem najlepiej jest to zrobić. Najlepiej w swoim rejonie, od miejsca zamieszkania do 50-100 km, z tego względu, że będziecie mogli zweryfikować daną konsolę na podstawie najpierw informacji, które otrzymacie od kupującego, a później zweryfikować je ze stanem faktycznym. Na początku trzeba przeprowadzić krótką rozmowę z właścicielem, gdzie i kiedy konsola była kupiona. Czy konsola jest w pełni sprawna? Czy jest komplet akcesoriów? Czy wszystkie akcesoria są w pełni sprawne? Czy konsola była rozkręcona oraz naprawiana? Oraz czy do konsoli jest dowód zakupu, kartonik? Oraz którym z właścicieli jest dany sprzedający, ponieważ niektóre konsole mają nawet kilku właścicieli, więc warto to zweryfikować. Jeśli otrzymamy te informacje, warto jest się wybrać do klienta i sprawdzić te informacje ze stanem faktycznym, jak to naprawdę wygląda. Dobrze, teraz tak, pokażę Wam, co trzeba tak naprawdę sprawdzić na miejscu, aby nie zostać oszukanym. Najlepiej najpierw obejrzeć sobie konsolę, czy konsola nie jest porysowana, czy nie ma żadnych takich stricte uszkodzeń mechanicznych, typu jakichś wnieceń, pęknięć, czy nie brakuje wszystkich śrubek, czy jest komplet akcesoriów, jak wyglądają te akcesoria, kto i jak długo na nich grał. Dobrze, jeśli to już sprawdzimy, należy sprawdzić, czy konsola była rozkręcana. Już Wam pokazuję, jak to zrobić tutaj. Z tyłu, oczywiście. Tutaj mamy plomby. Jeśli tych plomb nie ma, to znaczy, że konsola była rozkręcana. Ponieważ tych plomb, jeśli ktoś już je zdejmie raz, to drugi raz ich nie założymy. Jeśli te plomby są i właściciel ci powiedział, że konsola nie była rozkręcana, to mówi prawdę. Jeśli ci powiedział, że była nierozkręcana, a nie ma plomb, to znaczy, że kłamie. I to jest pierwszy aspekt, aby wycofać się z takiej transakcji. Następnie trzeba sprawdzić tak, wszystkie guziki, czy działają na panelu, to jest ważne. Wszystkie porty, czy działają przód oraz tył, tutaj. Dobrze, jeśli to już wszystko sprawdzimy, należy włożyć grę do napędu, odpalić grę, pograć chwilę, posłuchać, jak ten napęd pracuje. Jeśli będzie wydawał jakieś dziwne dźwięki, to też jest kolejny argument, aby wycofać się z zakupu takiej konsoli. Jeśli napęd będzie działał prawidłowo, gra będzie chodzić, pogracie sobie, nie wiem, tam u właściciela 15-20 minut i wszystko będzie ok, to przechodzimy do następnego tematu. Później należy sprawdzić wszystkie akcesoria, czyli pad. Należy pada podłączyć, zobaczyć, czy się ładuje, sprawdzić go w grach, wszystkie przyciski, czy działają i tak dalej. Czy pad też nie jest uszkodzony. Oczywiście, gdy gramy u właściciela, należy też posłuchać, czy konsola właśnie prawidłowo chodzi, czyli nie wydaje właśnie jakichś dźwięków. Jeśli właściciel mówi, że jest pierwszym właścicielem i ma do tego papiery do tej konsoli oraz opakowanie, to należy sprawdzić te papiery. Kiedy była konsola kupiona, czy jest jeszcze gwarancja? No jeśli nie ma tych papierów, no to wiadomo, nie mamy wtedy ani gwarancji, ani nie wiemy w 100% gdzie konsola była kupiona, no bo sprzedający zawsze może nam wcisnąć jakąś bajerkę. Dobrze. Teraz co zrobić,
kiedy należy się właśnie wycofać z zakupu, żeby nie wtopić pieniędzy. Czyli tak jak mówiłem, nie warto się podpalać, że znaleźliśmy ofertę za dobre pieniądze, że gościu nam napisał, że konsola jest mega zadbana, nie wiadomo co z nią nie robił, jak ją traktował, jak świętego grala. Jeśli wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, nie zgadzają się ze stanem faktycznym, proponowałbym się wycofać z zakupu takiej konsoli, no bo jest jakieś ryzyko, że była ona jednak uszkodzona. Najważniejsze takie aspekty do sprawdzenia, jeszcze raz powtarzam, czyli napęd, guziki, stan mechaniczny konsoli, wszystkie porty, czy konsola nie była rozbierana, na zasadzie sprawdzić, czy są plomby, zweryfikować wszystkie informacje ze sprzedającym, kiedy była kupiona. Kto na niej grał, jak długo i tak dalej. Jeśli te wszystkie informacje nie będą się zgadzały, to warto się wycofać z tej transakcji. Nie warto zaryzykować, podpalać się i tracić pieniędzy. Moim zdaniem najlepiej jest kupić konsolę w swojej okolicy od 50 do 100 km max. Dlaczego? Jeśli ktoś nam wysyła konsolę, to nie wiemy, co otrzymamy w paczce. A jeśli pojedziemy i zweryfikujemy dane informacje, to mamy tą pewność, że jest tak, jak jest. Dobrze, dziękuję za uwagę w takim razie. Jeśli pomogłem, to zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów oraz przyszłych. Proszę o zostawienie subskrypcji.